Ale chwileczkę, możemy jeszcze poczekać. Poczekamy. To jest ja się tu na i później jeszcze będą 2-3 wystąpienia. Tak, tak, powiedzmy tylko 3. Powiedzcie, kiedy gotowy będzie. Jeszcze czekamy do 12. No i się 12. Tak jest. Aha, do 12, no dobrze. Samo południe, jak strzelam w Westernie. Jest krasny, tak? Dobra, to jest problem. Przejazd. Dobrze jest. Lipsi więcej jak ramen w ogóle. Nie, musimy poczekać. Co to za jedzie? Co to jest? Przedsiębiorcy. W którym blokują mnie, dają pracować. Protest przedsiębiorcy. Ja nie mówię po polsku. Więcej policji jak przedsiębiorcy. O 12. Zaczynamy o 12 i to w tyle nawet będzie lepiej. Zaczynamy, bo nie damy rady. Proszę bardzo. Memoriał przedsiębiorców Polski do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. My, mikro, mali i średni przedsiębiorcy polscy, żądamy poparcia przez prezydenta RP i przywrócenia mocą ustawy powszechnego samorządu gospodarczego, nadania przedsiębiorcom uprawnień negocjowania aktów prawnych, przepisów podatkowych, obciążeń i obowiązków firm, zrównania polskich przedsiębiorców w przywilejach i ulgach z kapitałem zagranicznym, uznania praw wolności, własności, samorządności i bezpieczeństwa jako fundamentów bytu narodu i państwa. Chcemy swobody dla ludzi, ażeby wszystkie stany miały przyzwoitą udzielność we władzy prawodawczej, ażeby każdy człowiek przykładał się do dobra ojczyzny, ażeby naród polski był prawdziwie wolnym narodem. Jest to cytat z memoriału mieszczan do króla Stanisława Augusta Czarnej Procesji z 1789 roku. Wtedy mieszczanie, proszę państwa, dzisiejsi przedsiębiorcy udali się do pałacu króla i złożyli memoriał, żeby przywrócić ich prawa do współdecydowania w sprawach dotyczących mieszczan, czyli dzisiejszych przedsiębiorców. Udali się do szlachty, czyli dzisiejszych polityków, którzy to politycy decydują o nas, o naszych prawach przedsiębiorców bez nas. Dlatego wystosowaliśmy memoriał do pana prezydenta,
żeby poparł inicjatywę uchwalenia ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym. Chcemy brać udział aktywny, my mikro, mali i średni przedsiębiorcy polscy, w stanowieniu prawa, które nas dotyczy. Memoriał ten pan prezydent Andrzej Duda, pan premier Morawiecki, szef Senatu pan Grodzki oraz marszałek Sejmu pani Witek otrzymają jutro na swoje adresy. Bardzo prosimy, żądamy i wnioskujemy do władz, żeby mikro, mali i średni przedsiębiorcy mieli udział w stanowieniu prawa, które nas dotyczy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 230 lat temu mieszczanie wywalczyli równe prawa ze szlachty. Żeby do tego doszło, zorganizowali czarną procesję. My, pamiętni tamtej historii, wyciągający wnioski, dzisiaj nazywamy to czarną procesją polskich małych i średnich przedsiębiorców. Czarną procesją, którą chcemy pokazać, że to, co dla przedsiębiorców polskich najważniejsze, wolność, własność, bezpieczeństwo i praworządność, że to wszystko nie jest realizowane. Wolność jest ograniczana, własność jest nam odbierana, bezpieczeństwa nie mamy, a praworządność chyba wszyscy widzimy, w jakich jest tarapatach. Dlatego zebraliśmy się tutaj i chcemy rozpocząć ten marsz, tą czarną procesję przez Polskę, którą chcemy obudzić świadomość, że to przedsiębiorcy polscy potrzebują i będą walczyć o swoje prawa, dlatego że bez nich nie będzie ani podatków, ani budżetu, ani silnego państwa. I masz rację. O, moi drodzy, jest to szczególny dzień. Pozwólcie, wieje wiatr historii. I zacytuję. Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła, a trzęsą się portki pentakom. My się nie cofniemy. My będziemy szli do celu, do powstania powszechnego samorządu gospodarczego. Proszę Państwa, dlaczego skierujemy swój memoriał do prezydenta Rzeczpospolitej? Dlatego, że rządy Sejmu i Senatu niedługo się skończą, a pan prezydent będzie jeszcze rządził kolejnych kilka lat. Mamy nadzieję, że w nowym Sejmie konstytuuje się większość, która przegłosuje ustawę o powszechnym samorządzie gospodarczym, a pan prezydent będzie miał szansę zapisać się w historii jako ta osoba, ten mąż stanu, który będzie założycielem powszechnego samorządu gospodarczego. Już spotkaliśmy się z panem prezydentem we wtorek w ubiegłym tygodniu. Jest szansa na kolejne spotkanie w tej kwestii. W związku z tym mamy nadzieję, że pan prezydent Andrzej Duda będzie reprezentantem, tak jak za czasów czarnej procesji, władzy monarszej. Być może nawet będą ruchy monarchistyczne, które będą chciały z niego zrobić króla. Ma taką szansę. Może nas poprzeć i zaistnieć w historii jako nowy elekcyjny król Polski. Dziękuję. Ja chciałam zapytać i może jeszcze ze śpiewem zakończyć te nasze wystąpienie. Chciałam zapytać pana prezydenta, kto kupił lokale, kto kupił kamienicę. Bo ja jestem najemcą w Warszawie i właśnie dostałam wypowiedzenie lokalu, w którym siedzę 25 lat bez ogrzewania i bez ciepłej wody. I chciałabym zaśpiewać jeszcze na koniec. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj, jest takie miejsce, taki kraj. Nadziei uczą ci, co na stos umieli rzucić swój życia los za ojców grę.
reprezentuję Polskie Lobby Przemysłowe. Pan profesor Soroka, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego. Popieramy ideę powszechnego samorządu gospodarczego. Bo tak jak w okresie Konstytucji 3 maja doszło do upodmiotowienia mieszczaństwa, tak teraz nadszedł czas, żeby upodmiotowić polską klasę średnią, której trzonem, podstawą są przedsiębiorcy. To bardzo ważne w okresie kryzysu i pandemii. I właśnie ta pandemia najbardziej dotknęła klasy średniej. A tutaj na się dzieją dziwne rzeczy. Oznacza to zagrożenie. Niech pan nie przeszkadza. No. Proszę bardzo, to żadne że podstawą systemu demokratycznego jest klasa średnia. Starania tej grupy przedsiębiorców, to myślę, że rosnące, o samorząd gospodarczy jak najbardziej należy poprzeć. Tutaj bardzo liczymy na pana prezydenta, że on wystąpi z inicjatywą ustawodawczą, żeby właśnie przedsiębiorcy, którzy znają dobrze rzeczywistość gospodarczą, którzy są podstawą gospodarki, którzy odprowadzają podatki, którzy tworzą miejsca pracy, żeby mieli wpływ na politykę gospodarczą, nie tylko politykę gospodarczą kraju. Musi to mieć umocowanie ustawowe. Także maskę zdejmij, bo słabo słychać. Pokojowa demonstracja jest początkiem walki o nową ustawę, niezwykle ważną. Życzę powodzenia. Dziękujemy państwu. Dziękujemy. To było, moi drodzy, to było o nas, polskich przedsiębiorcach, takich jak ja, bo ja jestem polskim przedsiębiorcą. To było o tych, którzy dzisiaj mają poczucie, że ani nie mają wolności, która jest potrzebna przedsiębiorcy, ani nie mają własności, bo ta jest stracona na rzecz dziwnych, bogatych ludzi albo kapitału zagranicznego. Ani nie mają poczucia bezpieczeństwa i perspektyw, że mogą tutaj inwestować i tutaj pracować dla siebie, dla rodzin i dla swoich pracowników. I tutaj nie mają także tego poczucia praworządności, czyli że bezpieczeństwo prawne, troska o prawdziwego, zwykłego człowieka to jest powinność państwa. W związku z tym jest w historii wydarzenie, o którym się mówi mało, a które się nazywa Czarny Proces. To było 1789 roku. To była czarna procesja mieszczan polskich. Ponad 140 miast zjechało się do Warszawy i burmistrz Warszawy, Jan Teka, przewodził tej czarnej procesji, która poszła na zamek do króla i do obradującego wtedy Sejmu. I tam złożyła swój memoriał. Memoriał, w którym żądała zrównania w prawie szlachty i mieszczan. Ponieważ mieszczanie to podnosili. Mieszczanie to byli ci, którzy budowali, tworzyli dostatek, dorobek i także pracę, dzięki której istniało państwo. I co się okazało? Czarna procesja przyniosła swój rezultat. Mianowicie po 2 latach Konstytucja 3 maja, a więc ta dzisiejsza data, konstytucja zawierała prawa zrównujące mieszczan praktycznie ze szlachtą. I my dzisiaj, pomni tamtej nauki, pomni tamtego wskazania, idziemy w czarnej procesji. Zaczynamy tu, 3 maja pod Pałacem Prezydenckim, a później idziemy w Polsce. Trzymajcie. O, tu ilu przedsiębiorców. Podnawą jest wyśleli. Słucham? Podnawą jest. Proszę bardzo. Znowu mnie spisali. Spisali? No widzisz, w końcu karę śmierci dostał. 13 mam sprawę. No nie. Nie wszedł się chłop. Muszę trzymać, nie dlatego, że cię lansuję, ale muszę trzymać. Bo się wiatr może przewrócić. Tak. No, ci ludzie, ile przedsiębiorców. O, spotkamy. Pierwszy tydzień czerwca. Pierwszy tydzień czerwca. Dobra, składacie. Dobra, dziękuję. Już wszystko? To jeszcze chwileczkę.
więcej policji jak ich. No właśnie mówię, że więcej policji. Właśnie nie, mnie czy, spisali, a ja mam 13 sprawę. Coś będzie mówione jeszcze, tylko zdjęcie? Tylko zdjęcie, no już. Gdzie masz, w którym sądzie? Nie chcę przeszkadzać. Czyli to już koniec właściwie. Paweł gdzieś zniknął. Na nich pieniądze są. Ale oni dostali i lekarze i wszyscy dostali. Słucham? Proszę o podwyżkę podkomisowali. Krótko, no. Ja do ordynacji dojechałam i szłam sobie te pisy. Nie, wiesz dlaczego? Dobry, to kupę kasy kosztuje. Jotrusz, dziękuję. Ja panu jeszcze podam te trzeba. Dobra, dobra. Nie, proszę bardzo. Pani weźmie tak w rączkę, czy ja... Bardzo proszę. Dziękuję. Pani weźmie w rączkę, ja zrobię tak, żeby... O tak? Ojej, żeby, bo to nic, o, nie zbiło się, nie zbiło. Olsztyn. To ja ci to dam. Nie, ale ja chcę z panią zrobić z tą ulotką. A, tylko... z ulotką, proszę, no właśnie. Z ulotką. Tylko czeka. O. Żeby można było przeczytać. Bardzo proszę. Panie Buzie i tu jest... I to jest Olsztyn. To jest, my jesteśmy Olsztyn. Z izby dobrze. Gastronomicznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No wiesz. Ja jestem tu od kilkudziesięciu lat. Co? Czytałeś, że zniknął ci ten? A Paweł tu jest. Myślałem, że już żeś poszedł. Później nie ma, nie widać cię. Ale jak mówiłem, to nagrałeś, jak mówiłem? Tak, tylko że wiesz, no słabo słychać. Strasznie bez mikrofonu. No. A gdzie ta procesja? Jeszcze gdzieś pójdzie? Nie, to w Polskę idzie. To tu, wiesz co, nie znaczy. Nie, ta procesja, czy gdzieś... Nie, już koniec. Dobra. Kończymy. Poniatowski się patrzy, zamiast zejść z konia, wziąć pałę i iść tam do środka porządek zrobić, to się tylko patrzy. Więcej policjantów. No.